Wiedza na temat zaraz była bardzo nikła przez większość czasu. Przez wieki uczeni w piśmie i medycy snuli na temat ich genezy bardzo różne i z reguły wyssane z palca teorie. Jedną z nich było przekonanie, że zarazy tworzą się podczas niekorzystnego układu planet. Dla przykładu Jan Długosz, całkiem pewny swoich racji, oznajmił w swoim roczniku, że kometa, która pojawiła się na niebie, była winna choroby i w następstwie śmierci papieża. Do swojej teorii dołożył także fakt zaistnienia kolejnej zarazy. Kometa miała być zwiastunem nadchodzącej śmierci. Fragment. Poprzedzała ona pasmo wypadków, które przez lata ciągnęły się jedno po drugich, wróżąc klęski niezwykłe królom, książętom i innym osobom znakomitym, niższego zaś stanu ludziom rozmaite utrapienia, a w niektórych krajach choroby długotrwałe. Jeszcze bardziej śmiałą teorię postawił badacz Marcin Sokołowski. W roku 1679 stwierdził, że kometa lecąca nad Ziemią wyciąga z gleby jadowite wilgotności, w efekcie powodując zatrucie powietrza i epidemię. Nic nie przebije jednak pomysłu Bartłomieja Keckermana. Ten gdański uczony w swojej pracy o kometach z roku 1605 nadmienia, że zaraza ma swój początek z połączenia kosmicznej siarki i substancji pochodzenia gliniastego bezpośrednio w ludzkim ciele. Teorii związanych z konstelacją gwiazd i układem planet było o wiele więcej, bo każdy uczony miał na ten temat swoje własne zdanie. To, jak niski panował wtedy stan wiedzy, podkreśla fakt, że nawet wybitny i uznany w tamtych czasach botanik lekarz Stefan Falimisz uważał za winne planety, które wpływają swoim ruchem na ludzkie płyny ustrojowe, zaburzając między innymi przepływ flegmy w ludzkim ciele. Strach przed morem był tak wielki, że podczas zaćmienia Słońca i Księżyca czy innych anomalii związanych z planetami strażnicy mieli prawo zatrzymać przybysza przed bramami miasta w trosce o dobro jego mieszkańców. Błagam, odpuśćcie! Odpuśćcie, jestem 3 dni w drodze! Królewski zakaz! Braj mi stąd łachudro! Powszechna panika zawsze była potęgowana przez informację o pojawieniu się powietrza morowego, czy też powietrza zepsutego. Mieszkańcy miast i wsi na wiadomość o zepsutych wiatrach opuszczali w pośpiechu swoje domostwa, nader często ginąc nie od samej zarazy, a z głodu, wyczerpania czy z zimna, szukając ratunku po bezdrożach i lasach. Ale o tym więcej powiemy wam w kolejnej części. Wracając do zwiastunów epidemii. Wedle dawnych uczonych zarazę, a w następstwie panikę wśród pospólstwa, mogła sprawić nawet zwykła chmura o nieregularnym kształcie. Złowieszczych znaków wypatrywano dosłownie wszędzie, a społeczna fobia i strach przed chorobą był większy niż przed wojną. Ludzie wypatrywali oznak moru nie tylko na niebie. Oberwało się nawet masowo zdychającym żabom czy rybom w stawach. Uważano, że to zły znak i wkrótce może pojawić się pandemia. Podobnie zresztą ze zbyt dużą ilością szczurów, much i innego robactwa. Inne stanowisko przyjął Marcin Sokołowski. Sugerował, aby na talerzu przygotować mięso lub też mleko. Odpowiednie było też kurze żółtko. Jeżeli tak pozostawione składniki zepsuły się na wietrze, uznawano, że zaraza jest już bliska. Kolejnym sprawdzianem na zarazę, tym razem z wykorzystaniem zwierząt domowych, popisał się Piotr Umiastowski. I tak on pisał w swych poradnikach. Jeśli przed wschodem słońca w lecie rosa byłaby brana w naczynie jakieś, a byłaby dana psu spragnionemu i jeśli by pies wypiwszy ją zdechł, wtedy znak będzie doświadczony powietrza morowego przyszłego. Najczęściej więc brano pod uwagę stan zepsucia czy inaczej zatrucia powietrza. Ciągłe szukanie przyczyn jego zanieczyszczeń doprowadziło do momentu, w którym oskarżano nawet ubogich ludzi, którzy zjadają nieświeże potrawy. Trawiąc je, wydychają toksyny i zatruwają powietrze, powodując zarazę. Dokładnie na ten temat pisze Sebastian Śleszkowski w swoim poradniku medycznym z roku 1613. Zarazy biorą się z tego, że ubodzy ludzie jedzą złe zioła, zgniłe mięso i ryby, złymi wilgotnościami się napełniają i gdy tchną to, powietrze zarażają. Im ich więcej, tym powietrze morowe staje się potężniejsze. Następnym, równie ciekawym pomysłem było powiązanie zaraz z mgłami. Mgły długo wisząc w polach psuły powietrze przez wytworzenie toksyn i tzw. jadów. Co ciekawe, niektórzy z uczonych byli bardzo blisko prawdy i wiązali wybuch zarazy z problemem higieny w miastach. Niestety mieli wtedy na myśli tylko brak dostępu do świeżego powietrza, zazwyczaj z powodu zbyt gęstej zabudowy i braku przewiewu. Sebastian Petrycy z Krakowa wiązał mur z okropnym fetorem panującym w mieście. Pisał w ten sposób. Jako po ulicach rynsztoki pełne śmierdzącego błota, studnie karczmarskie smrodliwe, z futrusu rzeźniczego zalatuje. Nie powinien więc nas dziwić fakt, że sposobem na walkę prewencyjną z zarazami było przeganianie złego powietrza, na przykład przy pomocy pędzącego bydła, głośne mówienie i klaskanie, aby rozgonić truciznę. Reasumując, przyczyn epidemii ludzie szukali dosłownie wszędzie. Konstelacje ciał niebieskich, zwierzęta i ich zachowania, jady, toksyny z ziemi i inne. Wszystko było jednak powiązane silnie z zatruwaniem. Skutek był jeden i ludzie byli przekonani, że całe zło bez względu na genezę pochodzi z powietrza morowego. To wszystko na dziś. W kolejnym epizodzie o zarazach opowiemy o tym, kto najczęściej był obwiniany, czyli przysłowiowe kozły ofiarne. Do zobaczenia.